Pięknie wyglądają na niebie, słychać je z daleka, cieszą oko, ale są traumą dla zwierzaków. Są zwierzęta, które bardzo mocno boją się tego typu sytuacji. Wynika to przede wszystkim z kilku rzeczy. Po pierwsze, zwierzaki znacznie mocniej i głośniej słyszą wszystkie wybuchy i wszystkie wystrzały. Po drugie, słyszą je znacznie częściej niż ludzie i znacznie szybciej niż ludzie. Można mniej więcej odczucia zwierzaków porównać do bombardowania, którym uczestniczą ludzie. Właściciel, który wie, że jego zwierzę jest bardzo lękliwe, powinien zgłosić się do weterynarza kilka dni przed Sylwestrem. Wtedy odpowiednie preparaty farmakologiczne zostaną dostosowane do wieku zwierzęcia, jego wagi czy przebytych chorób. Właściciel nie powinien podawać swojemu pupilowi leków na własną rękę. Ważne jest również odpowiednie przygotowanie mieszkania do Sylwestra. Tym mieszkającym w domu zamykamy i zasłaniamy okna. Raczej staramy się, żeby zwierzę przebywało w pomieszczeniu bez dostępu do świata zewnętrznego. Dobrym pomieszczeniem, też akustycznie wyciszonym, najczęściej jest łazienka. Można puścić delikatną muzykę takiemu zwierzakowi. Jeżeli jest to zwierzak mieszkający na zewnątrz, warto przygotować mu w podobny sposób piwnicę, garaż, kotłownię. Co ciekawe, dawniej uważano, że przytulanie i głaskanie pupila wzmacnia i utrwala problemy lękowe zwierząt. Aktualna wiedza mówi jednak, że jeśli zwierzę pragnie kontaktu ze strony właściciela, to jak najbardziej powinno go dostać. Wynika to z tego, że zwierzę, oprócz tego, że ma już i tak dużo na głowie, bo boi się fajerwerków, będzie się zamartwiało jeszcze tym, dlaczego mój właściciel nie chce mnie przytulić i dlaczego aktualnie ma zły humor. W 2020 roku przeciętny Polak wydał na zakupy materiałów pirotechnicznych około 131 zł. W tym roku za przynajmniej część tej kwoty mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogą pomóc bezpańskim zwierzakom, kupując karmę. Mamy już troszeczkę jedzonka, ale jeżeli ktoś z właścicieli i ktoś, kto ma dobre serce, chce podzielić się jedzonkiem i smakołykami, to zapraszamy. Karmę można zostawić w rejestracji gabinetu i ona zostanie przekazana wszystkim tym osobom, które świadomie wiedzą, gdzie i opiekują się tymi bezdomnymi zwierzątkami na bieżąco. I zależy nam na tym, żeby zwierzaki, które są bezdomne, jadły również smacznie i zdrowo. Więc jeżeli ktoś będzie miał problem z wyborem karmy, zawsze może zadzwonić, zapytać, pomożemy. Pamiętajmy, że liczy się każda puszka lub saszetka karmy. Zbiórka prowadzona będzie do godziny 14.31 grudnia. Na początku stycznia ludzie o gorących sercach również mogą przynosić karmę do gabinetu.